Od tego momentu już to będzie nagrywać. Ktoś tam chyba też jeszcze nagrywa, więc śmiało, jeżeli chcesz własne nagrania robić, to bardzo. Zawsze to dodatkowa kopia, gdyby coś było. Dobra, w sumie wstęp i tak będzie taki, powiedzmy, prosty, który mało osób tutaj zainteresuje, więc możemy zacząć tak naprawdę, najwyżej ktoś dołączy w trakcie. Okej, więc tak jak mówiłem, w agendzie zaczniemy od tego, jak zmigrować jakieś asety, gdy tak właśnie jak wam wysłałem paczkę projektu, którą mieliście pobrać, w sensie, żeby sobie przetestować. I w tej paczce właśnie znajdują się animacje tak naprawdę dwóch przeciwników, którzy mogą was zainteresować, bo na przykład sam korzystam z pająka w projektach. Głównie to właśnie robię po to, że no jeżeli jesteście tutaj programistami, to przyda wam się wiedza, jak zmigrować asety z innych projektów. Jeżeli jesteście grafikami, no to ta wiedza też wam się przyda, bo jednak będziecie raczej, myślę, mocno korzystać z paczek Unrealowych, zwłaszcza, że ich jest dużo darmowych. Migracja jest banalna, przy czym no nie powinniście tego robić nigdy przez Explorera, tak? W sensie, że przez Windowsowego Explorera, tylko robić zawsze wszystko przez Unreal. Jest to o wiele bezpieczniejsze i pewniejsze, że wam się nie spierdzielą referencje. To, co nas interesuje, to jest przeniesienie modelu pająka, czyli w tym przypadku to jest Skeletal Mesh. Chyba mówiłem o tym ostatnio, że Skeletal Mesh to jest jak po prostu zwykły Static Mesh, tylko animowany. On ma w sobie dodatkowo kości i tak dalej. Oczywiście szkielet jest oddzielnym obiektem takim. Szkielet to są właśnie kości, które... Jeżeli ktoś się zna na grafice, no to wie, że trzeba postać stworzyć, zrigować, wtedy mamy szkielet, który możemy animować. Szkielet nam służy do tego, że jeżeli na przykład złapiemy sobie takie kolanko, to możemy, o, sobie tak przesuwać i w sensie w sumie to nie powinno z pozycji, tylko, o, będzie nam wszystko się dostosowywać i w ten sposób tworzymy animację, tak? W sensie, jeżeli jesteście programistami, to ta wiedza raczej jest dla was tylko tak na podstawę. Jeżeli jesteście grafikami, to powinniście ewidentnie coś bardziej pooglądać szczegółowego na ten temat. Więc mamy tutaj model i szkielet, który chcemy przenieść. No oczywiście potrzebujemy tekstur, potrzebujemy materiałów i to, co nas jeszcze interesuje, żeby móc zacząć jakąś logiczną pracę z czymś takim, to są oczywiście animacje, które mamy w tym przypadku w tym folderze. W sensie, jeżeli byście weszli w tą paczkę, uruchomili ten projekt, to myślę, że no, dość szybko byście znaleźli, gdzie jest schowany pająk właśnie, żeby go znaleźć. I teraz ja przyniosę po prostu cały folder, nie będę bawił się w przenoszenie pojedynczych plików. Klikając prawym na takim folder, możecie zobaczyć jak migrate. Nie interesuje was export, w sensie, bo jeżeli na przykład klikniecie na takiego pająka, to będziecie mieli w Asset Actions jeszcze opcję export. I to wam wyrzuca do, powiedzmy, oryginalnego formatu takiego pliku, czyli na przykład FBX, tam 3DS. Migracja to jest właśnie po to, żeby przenieść pliki pomiędzy projektami. Więc klikacie sobie taką migrację. To, co Unreal ma tutaj świetnie zrobione, to jest fakt, że w momencie, gdy próbujecie coś zmigrować, on z automatu wykrywa wszystko, co jest powiązane z tym plikiem, że on zawiera w sobie. W sensie, no w tym przypadku z folderem, co on w sobie zawiera. Bo mimo, iż tak naprawdę my w środku mamy tylko i wyłącznie, w sensie to, co chcieliśmy przenieść, to jest nasz pająk, czyli tutaj animacje, materiały, tekstury. To jeszcze nam zaznaczyło efekty, które są odpalane w trakcie, o tym powiemy troszeczkę dalej, w trakcie animacji w sensie. Jest blueprint, który w tym przypadku jest notifyem, o czym też porozmawiamy później, który jest używany w trakcie animacji, oczywiście dźwięki, które też są używane w trakcie animacji. I to jest ok, w sensie oczywiście możecie w tym przypadku na przykład odznaczyć, że nie chcecie dźwięków i tak dalej, ale ja jak najbardziej to chcę, bo to jest wszystko już tak pięknie podpięte, że nie ma powodu, żeby z tego rezygnować. Jeżeli sobie klikniecie OK, żeby zmigrować, wyskoczyć, nie wiem, mam nadzieję, że widać z tego, co nie oglądam. Nie widać w tej chwili okienka Explorera, prawda? Przynajmniej z tego, co widzę na streamie. Widać, choose a destination content folder. Okej, dobra, czyli jest, bo patrzyłem właśnie na streama Discordowego, ja tam go nie widzę z jakiegoś powodu, nieważne. Więc tutaj możecie sobie właśnie wybrać, do którego projektu chcecie przerzucić to. W sensie ja jestem w projekcie Action RPG, no i mój projekt, na którym pracuję tutaj na zajęciach z wami, to jest właśnie TK Games. I
Żeby przenieść, zmigrować, musicie wybrać folder content. Musicie być wewnątrz folderu content, żeby to przenieść. Nie wchodzicie nigdzie dalej, bo migracja jest 1 do 1. Czyli jeżeli coś było w folderach, na przykład enemy, enemy great spider, potem dalej, 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 to dokładnie w tej samej jakby hierarchii wam przeniesie i nie powinniście w to ingerować. Jakby będziecie w to ingerować dopiero w momencie, gdy już zmigrujecie i wtedy możecie sobie wszystko poprzenosić. Więc zaznaczamy taki content i przenosimy. Ja w tej chwili mam błąd, ponieważ ja już to przenosiłem, więc ja zaznaczę sobie no all. Jeżeli u was będzie jakiś problem z migracją, to klikacie yes all i po prostu wam nadpiszę wszystkie pliki. Ale nie powinniście mieć żadnego tutaj konfliktu, no bo u was jest jakby wszystko świeże, jeżeli oczywiście do tej pory nie przenosiliście. Ja w tym momencie już mogę zamknąć ten projekt, bo to jest tak naprawdę wszystko, co tutaj chciałem osiągnąć. I teraz będziemy bawić się w tym projekcie, który ja mam, TK Games, oddzielnym. I tak jak mówiłem, właśnie po przeniesieniu wszystkich plików, ja mam folder Enemy, Enemy Great Spider i tutaj wszystko się znajduje. Przepraszam, bo ktoś się pyta o linka do spotkania na tym. Jesteśmy na kanale spotkania. Mam nadzieję, że znajdzie, bo jakby nie będę teraz tutaj za dużo się nim zajmował. Więc tak, zgodnie z tym, co miałem w instrukcji, zmigrowaliśmy pliki. W tej chwili właśnie możemy sobie otworzyć taki szkieleton. To, co tutaj jest bardzo fajne w Unrealu, to fakt, że u góry macie zakładki, które właśnie wam umożliwiają bardzo płynne przejście właśnie ze na przykład Skeletal Mesha na animację. Tutaj możecie bardzo łatwo podejrzeć. Nie wiem, czy słyszycie dźwięki w tej chwili. Dajcie mi znać, czy słyszycie dźwięki. Ja nie. Okej, czyli... Dobra, czyli nie przekazuję wam dźwięków z animacji, w sensie, bo nie byłem pewny, czy Discord przekazuje dźwięki, czy nie. Bo tutaj ogólnie ta animacja, na przykład, jeżeli ktoś z was migrował razem ze mną, to ta animacja ma również dźwięki podpięte, które słychać w trakcie animacji. Możecie właśnie łatwo podejrzeć w Asset Browser, które powinniście mieć po prawo na dole, wszystkie animacje, jakie oferuje wam dany model. To jest... No kolejna super rzecz, polecam. Tylko teraz tak, o, niech się pojawi, to jest bugowane. Okej. Okay. To jest bug animacji, ale to już jakby się tym nie przejmujemy, bo jest tylko podgląd. I teraz tak, mamy właśnie w tej chwili ten model. Pierwszą rzecz, którą będziemy chcieli, żeby móc w ogóle cokolwiek jakby pokazywać tak logicznie, to jeżeli macie third person charakter, który jest podstawowym blueprintem od postaci, którą sterujecie, możecie go edytować, taki blueprint, na przykład właśnie klikając na mapie, na ten charakter, tutaj klikając edit, to jest najszybsza ścieżka. Będziemy chcieli podmienić model naszej postaci, którym do tej pory sterowaliśmy, właśnie sobie na tego pajączka, żeby łatwiej móc widzieć jego animację i tak dalej, ponieważ stawiam, że większość z was będzie chciała podpięcie zrobić właśnie na swojej postaci. No tak naprawdę macie dwa wybory, albo AI, albo wasza postać. Ale uczenie się na własnej postaci jest po prostu prostsze, więc od tego zaczniemy. Wybrałem tutaj komponent mesh, skeletal mesh. Podmieniłem mu wartość skeletal mesha właśnie na naszego pajączka. Tutaj nie ma raczej większej magii. I teraz w tym momencie, jeżeli uruchomimy grę, no to sobie biegamy pajączkiem. Biegamy w cudzysłowie, ponieważ nie mamy w tej chwili żadnych animacji. Więc pierwszą rzeczą, jaką możecie zrobić odnośnie animacji w takim momencie, kiedy wybierzecie taki skeletal mesh, on ma troszeczkę inne opcje niż zwykły static mesh, ponieważ macie tutaj taki dział animation, w którym możecie różne rzeczy wybrać. Jeżeli weźmiecie animation mode, tam możecie wybrać właśnie, czy używa animation blueprint, którego zaraz będziemy tworzyć, czy też może po prostu ma używać jednej konkretnej animacji. I teraz, jeżeli klikniecie use animation asset, możecie wybrać jakąś jedną konkretną animację, która będzie używana. Ja mogę na przykład wybrać animację chodu do przodu i on teraz będzie cały czas używać tylko i wyłącznie takiej animacji. Szczerze mówiąc, na szybko nie mam bladego pojęcia, w jakich momentach może wam się to przydać, poza jakimś typowym NPC-em, który stoi w miejscu i non-stop wykonuje jedną animację, tak? Jeżeli mówimy o jakichś prostych testach, na przykład, o właśnie, to jest najbardziej przydatne w testach, bo w finalnej grze powiedzmy już mniej, ale w testach, kiedy właśnie chcecie zobaczyć, jak jedna animacja się powtarza, czy na pewno, jeżeli patrzyliście jakieś paczki na Unrealu, to widzieliście takie pokazy animacji, gdzie stoi 200 postaci, każda z nich odtwarza non-stop tą samą animację. I to jest właśnie w ten sposób robione, żeby nie musieć jakoś dużo kombinować, non-stop jest odtwarzana ta sama animacja.
Możecie tutaj oczywiście jeszcze opcje, czy to ma się zalupować, czy ma się raz zakończyć, teraz już się nie lupuje i tak dalej, to są wszystko, co zrozumiecie po angielsku, więc tak naprawdę nie ma sensu raczej, żebym wam tutaj tłumaczył. Tak jak powtarzałem, dla was największą nauką będzie po prostu zawsze wejście w takie opcje i pogrzebanie samemu, zobaczenie co to ma. To, co nas bardziej interesuje, to jest Animation Blueprint. Teraz nie mam żadnego Animation Blueprintu dla tego Skeletal Mesha, w sumie to szkieletu. Cały czas pisze do mnie ten człowiek, który nie potrafi się tutaj dostać. Czy on jest na Discordzie? Wybaczcie mi dosłownie na sekundę, postaram się zobaczyć, co z tym człowiekiem się dzieje. Czy ktoś zna kogoś takiego jak IM Zalewski? Czy to jest jego znajomy? Czy on tak jakoś tu przypadkowo trafił i nie umie się dostać? Jeżeli to jest wasz znajomy, to pomóżcie mu jakoś się tutaj dostać, bo to jest tak. Nie wiem, co zrobić z tym człowiekiem w tej chwili. Nie mój znajomy, ale z czym on ma problem? W sensie, że nie ma głosu? Nie ma rangi pewnie. Tak, nie ma rangi. No właśnie mu napisałem, żeby przepisał sobie rangę, a ja nie mogę go znaleźć na liście ludzi, więc jeżeli możesz go tam. W sensie on nie widzi kanału, żeby w ogóle się tu dostać. Więc jeżeli możesz go jakoś tam po drodze pokierować, to przyspieszy sprawę. Czy nie znam go, więc nie za bardzo. Okej. Na kanale. Mamy kanał Role, prawda? Tam są w tej chwili do przypisywania rangi. Rangi. Okej. Kanał rangi. Dobra, mam nadzieję, że sobie ogarnię. Więc tak, zaczniemy od stworzenia Animation Blueprint. Może tak. Czym jest Animation Blueprint? To jest takie super blueprint, właśnie taka inna kategoria blueprintu, który służy do tego, żeby mieć maszynę stanów animacji, tak naprawdę wszystko, co jest związane z animacjami. Myślę, że lepiej to wam pokaże praktyka, niż ja wam tłumaczyć jakąś teorię i definicję, które możecie przeczytać sobie w dokumentacji. Więc tak jak mówię, zaczniemy od stworzenia Animation Blueprintu. Najłatwiejszą formą stworzenia Animation Blueprintu jest zaznaczenie Skeletal Mesha, który macie od pająka w tej chwili na przykład. Kliknięcie na niego prawym, wybranie Create i teraz macie tutaj dużo różnych opcji, które możecie właśnie stworzyć z tego animation, z tego Skeletal Mesha. To, co nas interesuje, to jest właśnie Anim Blueprint, czyli Animation Blueprint. Nazwy nawet nie zmieniam, niech sobie zostanie taka jest. I teraz otworzymy taki Animation Blueprint. Pierwsza rzecz, jaka wam się otworzy, to jest Anim Graph, w którym właśnie decydujecie tak naprawdę, jakie animacje będą się odpalać. Teraz powtórzymy dokładnie to samo, co było przed chwilą robione, czyli że będziemy odtwarzać animację pójścia do przodu. Po prawej macie, podobnie jak w innym okienku, podgląd Asset Browser, gdzie widzicie wszystkie animacje, jakie macie dostępne w ramach tego Animation Blueprintu. I możecie je po prostu przeciągać sobie tutaj na graf. W sensie to nie jest żadna szkoła, wszystko jest proste. I w tej chwili dokładnie tak samo jak w blueprintach podstawowych, przeciągając linię od postaci do postaci, podpinacie animację. Output Post, no to jest animacja, jaka ma się odpalić. W sensie to jest troszeczkę zabawa w programowanie. W tej chwili, no jakby zwracamy jedną konkretną animację, ale tutaj będziemy mogli więcej rzeczy osiągnąć. I Output Post to jest po prostu animacja, która ma się uruchomić po przejściu przez wszystkie wcześniejsze nody, jakie to będzie można zrobić. Skompilowałem, pająk chodzi. Jeżeli odepnę i skompiluję, pająk nie chodzi, ponieważ nie ma żadnej animacji. Teraz będziemy chcieli. Bo w tej chwili nam pająk nie chodzi, więc chcemy podpiąć ten Animation Blueprint pod naszego pająka. Przechodzimy z powrotem do mesha, wybieramy jaki Animation Blueprint ma się uruchamiać, to jest ten. Jak widzimy, pająk już w tej chwili chodzi, jest dokładnie to samo, co było wcześniej, gdy wybraliśmy po prostu jedną animację. Nieważne co ja robię, on będzie zawsze chodził, ponieważ w tej chwili tu nie ma żadnej logiki, która by mu mówiła, co tak naprawdę ma się stać. Więc przejdziemy troszeczkę do czegoś bardziej zaawansowanego. Chcemy, żeby taka najbardziej prosta rzecz, od której zawsze zaczniecie przy sterowaniu postacią, to jest przejście pomiędzy z idlem, czyli staniem, a jakimkolwiek ruchem, czyli w tym przypadku chodzeniem, ponieważ tylko takie animacje mamy. Słyszę jakieś dźwięki, nie wiem, czy ktoś chciał coś spytać, czy. Okej, nieważne. Tutaj wam pomoże. Coś takiego jak właśnie maszyna stanów. Animation Blueprint wam umożliwia stworzenie maszyny stanów, które no, do animacji jest tak naprawdę jedną z najlepszych form. Prawdopodobnie są lepsze, ale no, przynajmniej ja się nigdy nie uczyłem na ten temat jakoś za dużo. Maszynę stanów stworzycie w bardzo prosty sposób, klikając gdziekolwiek w pustym polu prawym.
wpisując state machine i macie add new state machine. I to jest tyle. To już jest stworzona maszyna stanów. Ją możemy sobie w tej chwili nazwać na przykład locomotion, bo tak najczęściej widziałem nazwę, że była tworzona. Chcemy ją podpiąć od razu bezpośrednio pod wynik, mimo że ona na razie nic nie robi. Jeżeli skompilujemy, to się dokładnie nic nie dzieje. Nawet mamy błąd, ponieważ maszyna stanów nie wie nic w ogóle, co ma robić. Jeżeli klikniemy sobie teraz dwa razy na tą maszynę stanów, przechodzimy właśnie do tej lokomocji. I jeżeli pracowaliście w Unity, to na pewno tam widzieliście podobną maszynę stanów od animacji, która zaczyna się od entry i coś musimy przekazać. W sensie musimy od czegoś zacząć. Ponieważ chcemy, żeby podstawowym stanem postaci, gdy nic się nie dzieje, było idle. Przepraszam, nie tak. Chcemy, żeby podstawowym stanem postaci było idle, więc klikamy prawym i mamy trzy rzeczy do dodania. To, co nas najbardziej będzie interesować i nic innego dzisiaj nie będę używał, to jest właśnie state, czyli dany konkretny stan. No i ten dany konkretny stan w naszym przypadku to jest właśnie idle. Chcemy, aby entry przeszło od razu do idle. Teraz podobnie jak zrobiliśmy to z lokomocją, taki stan możemy otworzyć klikając na niego dwa razy. I wracamy do podobnego okienka, w którym byliśmy w anim grafie na samym starcie. Po lewej w razie czego możecie się łatwo przenosić, bo tutaj akurat Animation Blueprint jest strasznie toporne w przenoszeniu się pomiędzy elementami, jeżeli chcemy się wrócić. I najłatwiejszą opcją jest zawsze po prostu kliknięcie po lewej anim graf, kliknięcie znowu do środka i w ten sposób będziecie się zapewne poruszać. Jesteśmy wtedy w tej chwili wewnątrz stanu idle. Tutaj właśnie możemy przesunąć sobie animację idle, podłączyć, skompilować. Mamy animację idle, gdy nic się nie dzieje. Więc przeanalizujmy. W momencie, gdy cały graf animacji rozpoczyna się, to jest jego pierwszy node, nie mamy nic wcześniej, on wie, że musi przejść przez lokomocję, więc on wchodzi sobie w lokomocję, startuje od entry, przechodzi do idle, nic więcej się nie dzieje. Z idle wie, że ma uruchomić animację idle i wracając z powrotem tutaj zwraca to i odpala nam animację idle. Na razie nie mamy żadnych warunków, na razie nic więcej się nie dzieje, na razie to jest jedyne, co się tutaj będzie działo. Tak naprawdę nadal stoimy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy wcześniej. Ale teraz mamy właśnie tą przewagę, że mając jeden stan, możemy dodać kolejny stan, który na przykład w tym przypadku będzie się nazywał walk. No i nasz stan walk oczywiście będziemy chcieli, żeby miał animację chodzenia do przodu. Bardzo prosto podpinamy, nie ma nic nowego. Ale teraz musimy podpiąć jakąś logikę, która będzie mówić, kiedy przechodzimy z idle do walk. Jasne? Jak się przestawia te klocki do... W sensie to, żeby przeciągnąć w ten sposób? Tak, to już mi zajrzyło. Bo to jest jakoś tak dziwnie, że... Nie wiem, jak klikam tu co chwilę, te strzałki robią. Tak, bo jeżeli właśnie to teraz do tego chciałem dojść. Jeżeli klikniecie na brzegu, no to białe pole, które macie, macie możliwość pociągnięcia strzałek do innego stanu. To są właśnie strzałki tranzycji, czyli w jaki sposób, na jakich zasadach ma się zmieniać stan i z jakiego stanu do jakiego stanu. Jeżeli przeciągnę z idle do walk, dodajemy informację całej maszynie stanów, że jest możliwość przejścia z idle do walk. W tej chwili nie ma żadnego logicznego warunku, który mówiłby dlaczego. I mamy nawet, jeżeli teraz skompilujemy, mamy warning, że cała ta tranzycja nie ma żadnego warunku. I teraz jeżeli klikniemy dwa razy na tą tranzycję, właśnie przynosi nas do kolejnego miejsca, w którym możemy powiedzieć, kiedy ma się przenieść. No i teraz pytanie w sumie tak naprawdę podstawowe. W którym momencie ma się przenieść stan z idle do walk w trakcie animacji? W sensie no, maszyna stanów w jakim momencie? Wtedy, kiedy przestaniemy stać w miejscu, wtedy, kiedy zaczniemy się poruszać, czyli w skrócie, wtedy, kiedy nabierzemy prędkości jakiejkolwiek. Teraz przychodzimy właśnie, żeby... Skąd Animation Blueprint ma wiedzieć, maszyna stanów ma wiedzieć, że nabieramy prędkości? Przechodzimy do event grafu, który był od początku otworzony, który mogliście jakby ominąć lub już go zauważyć wcześniej. Animation event graph w Animation Blueprincie działa dokładnie tak samo jak w normalnych blueprintach. Tutaj możecie tak samo programować, to się niczym nie różni. Pierwszą metodę, pierwszy event, jaki macie już stworzony na start, to jest blueprint update, który jest po prostu tickiem dla Animation Blueprint. Czyli odpala się co klatkę i w nim możecie robić wszelkie obliczenia, a raczej powinniście robić wszelkie obliczenia lub ściąganie danych, które zostały gdzie indziej obliczone, które mają wpływ na animację. Czyli to jest miejsce, w którym będziecie chcieli
wszystkie informacje, które będą wpływać na animację, jaka będzie uruchamiana w tym Animation Blueprincie, to właśnie tutaj chcecie ściągać te dane lub je obliczyć, jeżeli istnieje taka opcja. Teraz, kiedy wiemy, że postać się porusza? W przypadku Unreala i tego właśnie template'u trzeciej osoby, postać się porusza wtedy, kiedy ma jakieś velocity. Jeżeli fizykę mieliście gdzieś, w sumie w liceum chyba wystarczyło, wiecie, że velocity to jest prędkość, nie szybkość. I tutaj to ma bardzo duże znaczenie, ponieważ macie taki node jak try get pawn owner. To wam zwróci aktora, do którego należy cały ten skeletal mesh. Czyli w tym przypadku ten aktor, który zostanie tu zwrócony, jest właśnie third person charakter, który tutaj mamy, ponieważ w nim jest skeletal mesh i w nim jest animation blueprint. Jeżeli ja sobie stąd pociągnę i wezmę cast to third person character, to już mam dostęp w tej chwili do mojej postaci. I teraz w bardzo łatwy sposób w Unrealu, jeżeli przeciągniemy sobie, możemy dostać get velocity, które zwraca nam właśnie prędkość. Tylko że prędkość nam mówi, w jaką stronę i o ile poruszamy się, a nie tak naprawdę jak szybko. Czyli mamy tutaj wektor, a nie floata. To, co nas interesuje, to jest float. No ale jak dostać szybkość zamiast prędkości? Wystarczy obliczyć długość wektora prędkości, czyli w tym przypadku wpisujemy wektor length i mamy szybkość. I teraz możemy sobie tą szybkość przypisać do zmiennej, którą nazwiemy speed. I to jest tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy, żeby dostać prędkość naszej postaci. A kiedy już mamy prędkość naszej postaci w danej klatce, ponieważ to właśnie będzie się nam obliczać co klatkę, możemy wejść z powrotem do tej naszej tranzycji, którą mieliśmy tutaj, z idle to walk, tutaj wejść. Tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli nasza prędkość jest większa i lub równa, dajmy na to 5, nie warto dawać 0, tutaj raczej, zawsze niech to będzie jakaś liczba, taka malutka chociażby, ale żeby na przykład uniknąć tego błędu floata, jeżeli jesteście programistami, to wiecie, o co chodzi, że float potrafi mieć tam błędy na bardzo dalekich liczbach. Bardzo dalekich cyfrach po przecinku, miejscach. Więc zawsze warto mieć na przykład takie 5, 10, no chyba, że wasza maksymalna prędkość poruszania się postaci to jest 5, no to wtedy pewnie będziecie mieli coś mniejszego. Ale jeżeli, tak jak ja, macie domyślną prędkość poruszania się, którą znajdziecie w charakter movement na 600, to 5 to jest naprawdę za świat, nawet spokojnie mogłoby tu być, nie wiem, 100 i efekt byłby bardzo podobny. I teraz, jeżeli uruchomimy sobie grę, stoimy, jest idle, ja zaczynam się poruszać i mamy animację chodu, ponieważ nasza prędkość rośnie. Ale teraz ja przestaję się poruszać i animacja chodu dalej zostaje. Dlaczego? Ponieważ zrobiliśmy przejście pomiędzy idle a walkiem, ale nie zrobiliśmy przejścia powrotnego. Czyli teraz musimy złapać znowu strzałkę, przeciągnąć, że jest możliwa tranzycja z powrotem. Dokładnie na takich samych warunkach, kiedy chcemy wrócić. No chcemy wrócić wtedy, kiedy prędkość będzie mniejsza niż 5. Nie możecie zrobić jakby tego samego warunku, czyli jeżeli tutaj miałem większe równe, to tu nie może być mniejsze równe niż 5, no bo jeżeli kiedyś przypadkowo będzie 5, to zacznie wam się animacja psuć. Więc tam jest większe równe 5, więc tutaj będzie mniejsze równe 5. Czy to jest logiczne? W sensie, bo jeżeli gdzieś po drodze ja mówię na przykład za szybko lub coś jest niezrozumiałe, bo w mojej głowie to jest zrozumiałe, dla was nie, to mówcie o tym, bo wolę wam to wytłumaczyć teraz niż za godzinę, nie? No moglibyśmy troszeczkę zmniejszyć tempo, bo podążanie za tym, jak się nie ma wprawy, jest trochę trudne. Okej, w sensie po prostu klikacie w tej chwili razem ze mną, tak? Jak rozumiem? No ja próbuję. Okej. Więc na jakim etapie jesteś w tej chwili? Bo no też nie chciałbym jakoś super mocno zwalniać. W tym samym miejscu, ale czasami mam właśnie momenty, okay. Więc w tej chwili mamy maszynę stanu w lokomocji, która ma z entry zaczyna, w sensie jako pierwszy stan domyślny będzie idle, który ma możliwość przejścia do walka, jeżeli prędkość jest większa lub równa 5, oraz ma możliwość powrotu do idle, jeżeli prędkość jest mniejsza niż 5. Teraz jeżeli sobie to uruchomimy i przetestujemy, stoimy, wszystko jest fajnie, zaczynamy się poruszać, chodzimy, staje od nowa, znowu jest idle. Tak naprawdę całą animację od ruchu i od stania już w tej chwili macie rozwiązaną. Teoretycznie nie musielibyście robić już tutaj nic więcej, ale no to byłyby zbyt szybkie zajęcia, żeby to tak zakończyć. Więc teraz przejdziemy
do kolejnych możliwości, które wam daje Animation Blueprint. Ponieważ to jest pierwsze rozwiązanie, jakie możecie, powiedzmy, zrobić w przypadku czegoś takiego właśnie stanie i chodzenie, ale jest Unreal wam daje o wiele więcej narzędzi, które możecie tutaj wykorzystać i które bardziej was na pewno zainteresują, jeżeli macie zmienną prędkość poruszania się, czyli nie jest tylko zero-jedynkowo, a na przykład będziecie mieli debuffa na postać, że porusza się z prędkością 30% oryginalnej i tak dalej, i tak dalej. Teraz jak możecie fajnie tutaj to zrobić? Jeżeli wrócimy z powrotem do projektu, zaznaczymy z powrotem Skeletal Mesh i klikniemy prawym, będziecie mieli właśnie możliwość stworzenia innych rzeczy. I tutaj pojawi wam się coś takiego jak Blend Space. W tej chwili interesuje nas Blend Space 1D, więc jego klikniemy. Ja tylko tutaj napiszę, że to jest Movement, nic więcej. Możecie nawet nie zmieniać nazwy. Teraz czym jest Blend Space? Blend Space umożliwia wam płynne przejście pomiędzy różnymi animacjami na podstawie parametru, który mu przekażecie. Teraz, żeby wam to wytłumaczyć praktycznie, bo to jest o wiele lepsze niż jakakolwiek teoria. Po lewej w Axis Settings znajdziecie właśnie informacje na temat parametru, który przekażecie. Nazwiemy go Speed, ponieważ to, co nas interesuje, to będziemy chcieli tutaj przekazać szybkość, z jaką się poruszamy. Na podstawie tej szybkości wybrać odpowiednią animację lub zblendować dwie animacje, bo to jest właśnie tutaj moc tego wszystkiego, co zaraz zobaczycie. Wiemy, że szybkość nasza może być najmniejsza, to jest 0, minimum axis values, największa to jest 600, ponieważ właśnie taka prędkość jest ustawiona u nas w charakter movement. To wcale nie muszą być dokładne wartości, tu równie dobrze mogłoby być 100, mogłoby być 1100, tylko że wtedy po prostu będziecie mieli inny efekt. Macie również tutaj inne ustawienia, którymi postaram się pobawić odrobinę później. I najważniejsza rzecz to jest dolny panel, w którym możecie właśnie rzucać animacje, które będą się zmieniać na podstawie parametru. Teraz jak zobaczycie na dole, ja sobie tutaj ustawiłem 0600 i teraz po lewej na dole w rogu mamy 0, co oznacza, że to jest najmniejsza możliwa wartość, a po prawej w rogu mamy 600, co oznacza, że to jest największa możliwa wartość. Jeżeli teraz wezmę i przerzucę animację idle, jak widzicie, pojawia mi się taka biała kropka w takich miejscach, gdzie mogę ją upuścić. Ja ją upuszczę tutaj i w tej chwili uruchomiła nam się animacja idle. Mogę też wziąć animację pójścia do przodu, którą postawię, gdy poruszamy się z prędkością 600. Teraz zobaczcie, co można tutaj zrobić. Przytrzymując shift lewy i przejeżdżając myszką, widzicie tą zieloną kropkę, która się zmienia, jak ja przejeżdżam myszką i to jest podgląd obecnego stanu animacji zgodnie z wartością, która jest wybrana. W sensie ta zielona kropka pokazuje wam, jaka wartość jest obecnie podglądana. Macie oczywiście też napisane na niej, że teraz jest speed 37, tu jest speed 93. I po lewej przy speedzie 0 chcemy, żeby była animacja idle. Natomiast przy speedzie 600 chcemy, żeby była animacja walk. Teraz jeżeli będziecie sobie tak jeździć, to widzicie, że tutaj walk zwalnia i się troszeczkę blenduje z naszym idlem, ponieważ właśnie na tym polegają blend spaces, że są w stanie wam blendować różne animacje na podstawie tego, jakie parametry mu przekażecie. Tutaj jest niestety to przy pająku słabe, że mamy tylko idle i walk, bo gdybyśmy mieli jeszcze runa, którego moglibyśmy dalej dodać, to byście widzieli bardzo fajne przejścia. Ale postaram się to po prostu jakoś, powiedzmy, zilustrować przy pomocy innych animacji, gdzie tego walka ja przerzucę tutaj na to jest wartość 150. Teraz jak mam podgląd 0 jest idle, 150 już jest walk. Dalej nadal jest walk, ponieważ nie mamy żadnej innej animacji wybranej. Ale mogę na przykład zrobić atak melee na 600. Teraz jeżeli ja mam podgląd 150, to on zaczyna już blendować animację ataku przy 600. Wyobraźcie sobie, że to nie jest animacja ataku, tylko rana, to wtedy tutaj mielibyście pięknie zblendowaną animację walku z ranem w połowie. No bo run macie na przykład na 600, walk macie na 100, ale z powodu debuffa biegnąc macie prędkość 300. No i macie ładnie zblendowaną. Nie musicie tworzyć 16 animacji dla różnych stanów, wystarczą wam 3 animacje dla idle, walka i rana, a blend space załatwi za was wszystko sam. To jest cała moc właśnie takich blend space'ów, które możecie tutaj wykorzystać. Jeżeli chcecie, żeby na przykład animacja blendowała się tylko od 0 do 100, czy tam 150, a dalej zawsze, nieważne jaka będzie prędkość większa, będzie walk, to robicie dokładnie tak jak ja teraz, czyli na 150 już trzymacie walka, a potem już nieważne jaką dacie dużą wartość, zawsze będzie walk. Nie macie wtedy blendu z idle.
Tak naprawdę to jest wszystko, co tutaj chcielibyśmy osiągnąć na chwilę obecną z takim blendem. Więc w jaki sposób możemy takiego blend space'a w tej chwili użyć w Animation Blueprincie? Dokładnie tak samo jak wcześniej, musimy stworzyć nowy stan w naszej maszynie stanów. W sensie nie tworzę nowej maszyny stanów, mamy nadal maszynę stanów Lokomocja. Tworzę nowy stan, który nazwę w tym przypadku Idle Run. Czyli nasze przejście pomiędzy Idle a Runem będzie w jednym możliwym stanie tylko i wyłącznie. Podpinam, żeby to był domyślny stan, wchodzę do środka. Teraz po prawej, jak zobaczycie, ten Blend Space pojawił się tutaj. Mogę go również przeciągnąć tak jak wcześniej animację. Mogę podłączyć go tutaj i on mnie prosi o zmienną speed, ponieważ właśnie taką mu powiedziałem, że tak się tutaj nazywa ta zmienna speed, którą mogę mu pięknie podłączyć tak samo jak w blueprintach, skompilować i to jest wszystko. Uruchamiam. No. Czy tak mam... Tak jest ten speed, nie? Czy tam tak działają wszystkie bloczki z normalnych blueprintów, czy muszę mieć konkretnie zmienną? Nie no, wszystkie bloczki, które mają sens w tym blueprincie, w sensie no, nie wiem o jakie bloczki możesz mnie spytać. Nie wiem, czy w sensie, timeline tu jest, no na przykład nie ma. Tak, ale w tym oknie, mówię w tym, gdzie właśnie podłączałeś ten speed. Okej. Okay. Czy tutaj mogę sobie jakieś normalne jakieś operacje robić, czy muszę właśnie w tym normalnym animgrafie? No to na przykład, dla przykładu masz tutaj switcha, jeżeli o to pytasz. W sensie, że nie wiem dokładnie jakie nody działają, a jakie nie działają, ale... Dużo będzie ci działać, jeżeli chcesz jakieś robić właśnie switche. Nie jestem pewien w sumie jak z branchami. Nie, branch nie ma. Tutaj raczej jest switch. Bo animacje jednak nie powinny robić bardzo skomplikowanych obliczeń. Animacje powinny robić coś na warunkach właśnie, że mógłbyś mieć tutaj własnego enuma o nazwie stan. I teraz stanem może być ranny, lekko ranny, mocno ranny. I na podstawie tego enuma możesz sobie stworzyć switcha, którym tutaj będziesz miał. I teraz jeżeli jest... Jeżeli jest taki właśnie na przykład stan, to zwracasz taką animację, jeżeli jest taki stan, to zwracasz taką animację i tak dalej. Tylko, że to będzie raczej z selectem. O, na przykład masz select. Teraz tutaj podpinasz sobie noda i będziesz zwracał animację, która ma się na przykład w tym miejscu podpiąć, nie? Masz też na przykład inne nody, których nie znajdziesz w normalnych blueprintach. To jest... O, random sequence player, gdzie możesz dodać różne animacje. I za każdym razem, gdy wejdzie w ten stan, to wyrosuje randomową animację. No to jest tak dla przykładu. W sensie, tu jest dużo różnych możliwości. Raczej zostawiłbym to pewnie na koniec całego tego dzisiejszego spotkania niż na początek, ale ogólnie, ponieważ nie mam pojęcia, o jakich nodach myślisz, więc musisz po prostu przetestować. Ja do tej pory w pracy raczej tutaj używałem tylko i wyłącznie gotowych zmiennych lub enumów właśnie i switchy. Nie używało się raczej nic bardziej skomplikowanego w tych miejscach, to już raczej polecam jednak event grafa na takie bardziej skomplikowane obliczenia, bo event graf po prostu ci pozwoli na praktycznie wszystko, co jest... To jest raczej odpowiednie miejsce. Tym bardziej, że to miejsce już prawdopodobnie będzie bardziej pożądane przez grafików, czy też animatorów, niż event graf. W sensie, że oni tutaj się będą bawić. Jeżeli zrobisz tutaj zbyt skomplikowane obliczenia czy coś, no to no musisz pamiętać o tym, że nie wszyscy będą rozumieć kod, który napisałeś, tak? Dlatego lepiej dla animatorów jest, żeby to była jedna zmienna, która ma jakąś nazwę i no tutaj każdy to zrozumie, tak? Jednak IT to IT, to nie jest tak, że tutaj przychodzi ci humanista z filologii angielskiej i on nie rozumie, o co tutaj chodzi. Więc to jest o wiele lepsze podejście do tego, żeby każdy to zrozumiał bez większego problemu i nie musieli za tobą biegać i się pytać, o co o tobie chodzi. Więc odpowiadając tak, zaawansowane obliczenia polecam raczej robić. Ok, więc tak jak pokazałem, podłączyliśmy Blend Space'a. Działa dokładnie tak samo jak wcześniej. Z podstawowych rzeczy, które w tym możecie zobaczyć i was zainteresują, to jest to, że przestaje chodzić, animacja zmienia się natychmiastowo. Nie, czy jak zaczynam chodzić tak samo, nie masz żadnego przejścia. Więc może was zainteresować to, że na przykład w Blend Space'ie macie tutaj takie coś jak interpolation time, czyli to jest w jakim czasie ma przechodzić animacja z jednej do drugiej. Z jednego stanu do drugiego. Możemy wpisać pół sekundy, co jest naprawdę wystarczające dla większości animacji, nawet czasem za dużo. Teraz kiedy ja uruchomię i zaczynam chodzić, widzicie, jest o wiele płynniejsze przejście. To nie jest nagłe urwanie i coś się dzieje, tylko jest płynne przejście. Podobne rzeczy mieliście dostępne, jeżeli byliśmy w naszym stanie lokomocji i kliknęliście sobie na taką tranzycję,
To teraz przejście pomiędzy idle a walk również ma właśnie nasze takie blendy. Tutaj tylko no, te ustawienia właśnie wyglądają inaczej niż tam. To tutaj są troszeczkę bardziej zaawansowane, dają wam więcej możliwości w blend space. Bo właśnie macie podgląd na coś takiego jak Easings. Teraz czy ja to znajdę? Znajdę, ok. Wyślę to właśnie na kanale od naszego kursu. Jest taka bardzo fajna strona, ją polecam. Która daje wam właśnie podgląd na to, co tutaj mamy do wyboru. Czyli, że na przykład blend jest troszeczkę szybszy na starcie niż na końcu. Blend jest troszeczkę wolniejszy na starcie niż na końcu. Blend jest równomierny na całej, czyli linear tak zwane, które macie tutaj pierwsze. Macie również takie, że troszeczkę w sumie wraca, potem znowu robi, chociaż nie wiem, czy tutaj to jest tak naprawdę dostępne, ale macie to na tej stronie, która jest tam, którą wam wysłałem. Ta strona się też przydaje tym, którzy piszą w Unity i używają na przykład Dutwina, więc polecam. Więc nieważne, czy byście zrobili blend space, czy właśnie przy tej pomocy coś takiego jak blend, czyli właśnie to jak, w jakiej prędkości, jak szybko przechodzi z jednej animacji do drugą, do drugiej jest dla was bardzo ważne, żeby właśnie mieć jakiś ciekawy efekt. Ponieważ jeśli na przykład ja bym teraz tutaj wpisał 2 sekundy, no to ten efekt już przestaje być ciekawy, jak widzicie. Ponieważ za długo, o wiele za długo mu schodzi to, że jak ja się zatrzymam, to ta animacja dojdzie do siebie. Jeżeli ustawię tutaj 0,3, to prawdopodobnie jest najlepszy czas na takie... Nawet możliwe, że za szybko. Ale no to jak mówię, to będziecie już sobie sami kombinować, jeżeli własne przejścia. Czyli już pokazałem wam dwie możliwości, jak stworzyć przejście pomiędzy idlem a walkiem i z powrotem przy pomocy dwóch stanów i pojedynczych animacji, przy pomocy blend space'a, który tutaj oczywiście mógłby mieć właśnie idle walk run lub nawet jeszcze coś innego. Jeżeli tutaj chyba w tej chwili nie mam na to podglądu, mielibyście na przykład cały zestaw animacji, w których postać mogłaby się poruszać na przykład tyłem, chodząc i tak dalej, wtedy blend space jest na pewno o wiele bardziej przydatny, ponieważ to, co ja wam pokazałem, to było stworzenie blend space'a 1D, a jeszcze macie coś takiego jak blend space po prostu, co ja mogę nazwać 2D, gdzie możecie podać dwie zmienne. Taką wtedy pierwszą zmienną będzie speed, a drugą zmienną będzie direction, czyli kierunek, w jakim się poruszacie, tak naprawdę to jest różnica w kierunku między tam, gdzie się patrzycie, a w którą stronę się poruszacie. Czyli jeżeli patrzycie się do przodu, idziecie do tyłu, no to chcecie odpalić animację chodzenia do tyłu, ale z taką prędkością, jaką macie. To jest coś bardziej skomplikowanego, więc w ogóle nie będę w to dzisiaj wchodził, tylko daję wam znać, że macie blend space 1D oraz 2D i wtedy, tak jak widzicie, macie dwa wymiary, które możecie sobie tutaj modyfikować. Ja to usunę, żeby to nikomu nie chodziło. Jeszcze tutaj ważna rzecz, że w zależności od waszych potrzeb i ilości blendów, po lewej macie ilość segmentów, czyli na ile dzieli się cały ten taki, powiedzmy, timeline na dole. Jak wpiszę 10, to pojawia nam się 10 i tutaj w każdy to jeden slot mogę wstawić inną animację, która będzie się właśnie blendować pomiędzy wszystkim. Ale obstawiam, że w większości przypadków nie będzie wam to potrzebne, no na przykład właśnie przy zmianie kierunku, kiedy będziecie mieli całą różę wiatrów, tak zwaną, czyli góra, dół, prawo, lewo i po skosach. Wtedy wam się tam przyda, żeby na przykład wpisać 9. Ale to tak jak mówię, to jest bardziej skomplikowane. Jeżeli będziecie chcieli, ja mogę wam to potem postarać się wytłumaczyć, albo po prostu znaleźć tutoriale, bo w sumie o takich rzeczy już bardziej konkretnych, wyspecjalizowanych, to jest naprawdę dużo tutoriali, które lepiej wam to opowiedzą, niż ja teraz będę starał się wymyślić coś na szczęście. Więc to jest kolejna rzecz, którą przyszliśmy. Zabawa parametrami blend space'a, powiedzmy, że taka mała była. I teraz tak, ponieważ to, co tutaj zrobiliśmy, to jest maszyna stanów. Maszyna stanów zdecydowanie jest pod to, żeby, no tak jak nazwa mówi, zmieniać jakieś stany konkretne, czyli coś, co trwa dłuższy czas. Czyli to nie jest na przykład strzał. Jak klikniecie lewym przyciskiem myszy i chcecie wykonać na przykład atak pająkiem, no to nie jest, przynajmniej według mnie, dobre miejsce na to. Można to zrobić, to nie jest tak, że to nie jest wykonalne. Powiedziałbym nawet, że nie jest jakoś super mocno trudne, ale prawdopodobnie przy wielu rzeczach, które byście chcieli osiągnąć, sprawi wam to jednak potem problemy technologiczne. Ograniczenia technologiczne. Więc teraz mamy pająka, którym możemy poruszać prawo, lewo, sobie chodzimy.
chcielibyśmy móc tym pająkiem atakować. Jeżeli nie animation blueprint do atakowania, to jakie mamy jeszcze inne opcje? Taką inną opcją jest animation montaż. Montaże różnią się od sekwencji tym, że w montażu możemy mieć kilka sekwencji ze sobą oraz kilka różnych dodatków. Teraz zaczniemy to pokazywać praktycznie, żeby było wam lepiej to widać. Żebyście lepiej to widzieli. Wejdziemy w folder z animacjami. Ponieważ chcemy zrobić atak, to interesuje nas animacja ataku. Przy tym pająku mamy trzy różne ataki. Wezmę pierwszy atak z brzegu, klikam na niego prawym i podobnie jak z Animation Blueprint, gdy wejdziemy w Create, mamy możliwość stworzenia animation montażu. Interesuje nas ta opcja, nic więcej jakby nie zmieniam, nazwa niech będzie ta sama. Gdy otworzę, jest dokładnie to samo pomiędzy moim montażem ataku a sekwencją ataku. Niczym to się nie różni, poza tym, że tutaj widzimy dodatkowe rzeczy, ale no to jest jakby związek z tym, że montaż ma już w sobie sekwencję, która ma właśnie w sobie tamte rzeczy. W sumie, może tamte rzeczy, więc może teraz będzie taki lekki off-top. Czym jest... Ja muszę sobie to wszystko wyciszyć, przepraszam, bo dla mnie te dźwięki są głośne, wy ich nie słyszycie, ale to cokolwiek tu się odpala jest głośne. Właśnie było słychać, bo przebiło przez twoje słuchawki. Aha, no to jest bardzo głośne, ja po prostu nie słyszę samego siebie. Tutaj mamy timeline'y w animacjach. W tej chwili jestem w sekwencji właśnie. Montaż ma jak coś to samo, ale będę to pokazywał na sekwencjach. Timeline'y są dla was super potężną bronią. Dla was programistów przede wszystkim, ale grafików również. Mimo iż możecie nie być tego świadomi na początku. W sensie jesteście w stanie naprawdę połowę gry zaprogramować w tym miejscu, nie dotykając w ogóle nic gdzieś kodu jakiegoś tam tego. I to jest dla was bardzo ważne. Ponieważ tutaj macie właśnie timeline'y. Ja mogę zrobić sobie na przykład jeszcze kolejny timeline. W sensie ja to nazywam timeline'y, to są traki. Prawdopodobnie jeżeli ktoś jest grafikiem, to będzie miał za używanie nazw, ale no, przepraszam. Mam swoje specyficzne nazewnictwo. Teraz na takim traku możecie robić różne rzeczy. Tutaj po prostu wstawiacie eventy, coś co się dzieje w danym konkretnym momencie. Ja sobie teraz zaczynam taką sekwencję. Mogę sobie przesuwać, zobaczyć konkretną klatkę i tak dalej. To co tutaj widzicie, to są właśnie odpalane dźwięki w konkretnych momentach. Na przykład on coś robi, zaczyna jakiś dźwięk, uderza łapą o podłogę. Tutaj w tym miejscu i odpala się inny dźwięk. Podnosi się, odpala się inny dźwięk i tak dalej, i tak dalej. Jesteście w stanie całą sekwencję już odźwiękować tutaj, zrobić sound do tego, bez dotykania chociaż linijki kodu. W jaki sposób? Już jeżeli będziecie na takim tracku i klikniecie sobie prawym, macie Add Notify. Add Notify daje wam notifye, czyli powiedzmy to jest, notify to jest event, który uruchamia się w pewnym momencie, który tu widzicie. Takie notifye już macie z góry kilka stworzonych. Najważniejsze dla was to jest właśnie play sound, czyli go stworzycie, klikniecie na niego, po prawej wam pokaże się, jaki chcecie dźwięk sobie odpalić w tym momencie. Możecie wybrać dowolny dźwięk na liście, po prostu on się uruchomi, gdy animacja dojdzie do tego miejsca. Macie też możliwość party click, który będzie lepiej widać, jeżeli macie na przykład explosion. Teraz jeżeli przejedziemy, odpala się party click explosion. I on będzie za każdym razem, gdy animacja wejdzie w to miejsce. Więc jeżeli na przykład w momencie, gdy pająk atakuje, teraz jest tutaj zderzenie z ziemią, ja mógłbym chcieć właśnie na przykład odpalić eksplozję. Tylko tak jak widzimy, w tej chwili eksplozja no zdecydowanie nie jest w tym miejscu przerączki. Co możemy z tym zrobić? Macie po prawo więcej zmiennych, które możecie właśnie tym sterować. Teraz nie mam pojęcia, która to będzie ośka. I w drugą. Okay, już jest lepiej. 250. O, i mamy w tym momencie, gdy uderza, mamy eksplozję. Oczywiście tam byłoby kompletnie coś innego, ale już w tym momencie macie załatwione to, że jest coś bardziej żywego w tych animacjach. To zrobiliście dosłownie jednym prostym klikiem i ustawieniem tutaj, co palić. Banał. Macie oczywiście inne opcje, jak możecie stworzyć własne notifye, czyli na przykład tutaj macie do wyboru particle i dźwięk, ale może chcecie, żeby w momencie uderzenia na przykład wszystkim dookoła zadało damage. Macie notify, to utworzy wam, chociaż nie wiem czy z tej strony, z tego miejsca to wam nie. Musicie to zrobić od strony
blueprintów, czyli jakby kolejny off-top. Jeżeli klikniecie tutaj prawym, stworzycie nowy blueprint. Tutaj właśnie wybierzecie Notify. Macie anim Notify. Taka klasa bazowa, którą macie stworzyć taki stan. Teraz kiedy wejdziecie sobie w takie anim Notify i spróbujecie przeciążyć funkcję, ponieważ tutaj jak widzicie w tej chwili nic nie ma, jest taka funkcja jak received Notify. To jest właśnie ta funkcja, uruchamia się w momencie, w którym sekwencja do niej dotrze. Ja w tej chwili stworzyłem. Teraz jeżeli ja tutaj najadę, mam new blueprint. To jest moje anim notify, które uruchomi się w momencie, gdy sekwencja dojdzie w to miejsce i ten kod zacznie lecieć. Ja w tym miejscu na przykład mógłbym zrobić trace'a dookoła mojej postaci, się dookoła tego miejsca, w którym się to wszystko zaczyna. Znaleźć wszystkie obiekty, które są w pobliżu, zadać im damage. Trace jest tym samym co Raycast View. Przy czym, no, nie pamiętam w sumie jak to wyglądało w Unity, ale w Unrealu macie Trace'a, czyli Raycast w różnych formach, czyli możecie rzucić linię, możecie rzucić strefę, możecie rzucić kapsułę, kwadrat i tak dalej. To jest kolejny off-top, w którym... Pamiętajcie po prostu, że macie możliwość tworzenia własnych eventów, które dzieją się w trakcie animacji i możecie je dowolnie oskryptować. Ale to był jeden przykład takiego anim. Masz jeszcze, jak zauważyliście, tutaj jest addNotify, ale jest też addNotify state. Czym się różni notify od state'u? AddNotify state trwa. Jeśli byście sobie stworzyli tutaj anim notify, jest anim notify state, wejdziemy do środka, próbując przeciążyć funkcję. Mamy tym razem begin oraz end, no i oczywiście tick. Więc co nam to daje? W sensie znowu ja tutaj zapiszę, stworzam. Jeżeli ja tutaj dodam takiego anim notify state, mogę kontrolować jego duch. Dlaczego to się przydaje na przykład właśnie w przypadku ataku? Ponieważ ja mogę chcieć, że tylko od tego miejsca do tego, dajmy to, kolizja na moich rączkach jest włączona. I wtedy ja w takim blueprincie na funkcji begin biorę mojego aktora, włączam mu kolizję na tych rączkach, a potem na endzie tą kolizję wyłączam. Dzięki temu ja mogę mieć po prostu bardzo prostą logikę na moich rączkach, tych, że gdy będzie kolizja z czymś, czemu mogę zadać damage, to zadaj damage. Ja się niczym więcej nie przejmuję, bo gdy biegam po mapie, ta kolizja jest wyłączona, więc to nie jest tak, że przypadkowo coś zaatakuje, bo ta kolizja odpala się tylko w tej animacji, i na koniec tej animacji ta kolizja się z powrotem wyłącza, żeby... To wszystko nam obsługuje właśnie taki notify. Oczywiście tak jak było, tam jest... też jest tick, który po prostu będzie nam się odpalać co klatkę w trakcie trwania tego state'u i wykonywał coś. Nie mam w tej chwili żadnego przykładu, ale... Gdybyście tylko to potrzebowali. Więc... Tak jak widzicie, można tutaj zrobić w animacjach naprawdę dużo rzeczy. Bez bawienia się w jakieś super skomplikowane rzeczy. Kolejny plus używania tutaj tego miejsca jest taki, że macie wszystko modułowe. Chcecie, żeby właśnie na przykład w momencie ataku odpalała się czegoś kolizja, możecie mieć jeden state, który tutaj robicie i to jest jedna animacja. Macie drugą animację, ten sam notify state w innych miejscach się zaczyna, kończy. Kolejna animacja, ten sam notify state w innych miejscach się kończy. Kolejny plus, który już teraz tego nie będę, że jeżeli mieliście tam ten blueprint stworzony, możecie w nim stworzyć zmienne publiczne, które jak klikniecie tutaj, to się pojawią wam. Czy na przykład chcecie, żeby w jednej animacji było tak, w drugiej tak, ale no jakby kod się cały czas jest stały, tylko na przykład jednym będzie float 1, a w drugim 2. Możecie to wszystko przekazać w tym miejscu dokładnie w taki sam sposób, bo to też są po prostu publiczne, które są przekazane do tych fajek. Jak widzicie już, animacje bardzo mocno wchodzą w świat programistyczny, dlatego to jest ważne, żebyście znali to jako programiści. Jako graficy tym bardziej powinniście to znać, bo Unreal daje wam dużo narzędzi, no iż żebyście mogli stworzyć dużo fajnych rzeczy, mimo że nie znacie programowania dokładnie, nie? Że nie musicie znać programowania na poziomie byłego seniora programisty, tylko wystarczy nawet, a to nie jest jakiś wysoki. Przynajmniej w Unrealu, tak? Są blueprinty, więc tutaj naprawdę
jak już to wymagające. Polecam znać każdą. Więc stworzyliśmy sobie, wracamy do, bo czymy tak naprawdę off-top, wracamy do tego, że stworzyliśmy sobie montaż, który... wracamy do takiego montażu. Teraz, co my możemy zrobić z tym montażem? I dlaczego w sumie trzyma się różnie od sekwencji, tak mówiłem. Tutaj jak widzicie, ta zielona cała linia, cześć. To jest animacja właśnie ataku, tutaj macie jej nazwę. Teraz moglibyśmy przeciągnąć inną animację ataku. Tutaj... O. I w tej chwili cały nasz montaż to jest odpalenie się jednej animacji, po czym odpala się druga animacja, sekwencja. To jest właśnie to, że tak naprawdę montaże powinny służyć do tego, że macie kilka animacji, które uruchamiają się. Bo montaże możecie właśnie wykorzystać w ten sposób, że na przykład cutscenka. Montaże mogły być takie, że przez chwilę odpala się animacja, gdzie coś mówi postać, potem odpala się animacja jakaś inna. Jeżeli byście sobie poklikali tutaj na rzeczy, to macie właśnie to, że zaczyna się w 0, kończy się w 2,4. To są jakby domyślne wartości, ponieważ ta animacja trwa 2,4. Ale ja mógłbym na przykład tutaj wpisać 10 sekund, powiedzieć, żeby się lupowało 3 razy. I wtedy ta animacja będzie się lupować razy albo... No nieważne. A, okej, czy po prostu robi sobie przerwę tak... Czyli okej. Na cały okres przedział czasu, 10 sekund, które dałem, to się powtórzy 3 razy. Czyli już za was leci na przykład. Jeżeli dałbym tutaj 6 sekund, wtedy będzie przerwa. Ktoś mnie tutaj nie lubi. Cóż, nieważne. Na pewno dojdziecie do tego sami. W sensie to jest coś, czego ja na przykład nigdy nie używałem. Myślę, że dla was też jakoś super bardzo nie będzie potrzebne. Się przywrócić, jeśli nie chcę. Uznajmy, że to jest po prostu ciekawostka dla was, z którymi możecie się pobawić, ale raczej nie będzie przez was często. Okej, mamy stworzony montaż, więc teraz chcielibyśmy zrobić dosłownie atak. Czyli najprostsza opcja, jeżeli wejdziecie w blueprint postaci, charakter, możecie wpisać sobie input left mouse button. Najprostsza opcja, żeby zrobić coś w momencie jakiegoś, czy tu wpisać dowolny klawisz lub nawet jeżeli klikniecie na taki input, pojawi wam się, jaki input macie możliwość przyjęcia. I chcielibyśmy na naszym skeletal meshu, musicie wyciągnąć komponent naszego skeletal meshu, odpalić montaż. Bardzo proste, nic tutaj jak widzicie więcej trzeba robić i mamy nawet widoczny nasz. Teraz jeżeli uruchomicie, spodziewalibyście się, że jeżeli kliknę lewy przycisk myszy, to coś będzie się działo, ale jak widzicie, mam nadzieję, że słyszycie, że klikam, się nie dzieje. Wynika to z faktu, że montaże poza tym, że trzeba je stworzyć, mają jeszcze jedną bardzo, bardzo techniczną rzecz, która powiedzmy, że na początku będzie was wnerwiać, bo bardzo często nie zapomnicie, ale ona ma sens w przyszłości przy bardziej skomplikowanych rzeczach. Coś takiego, że one mają slota. W sensie każdy montaż może mieć przypisanego slota, do którego należy. Teraz, czym są sloty? W sensie, sloty w skrócie, dla przykładu, czym mogłyby być slot, to tutaj po prostu... Nazwę chcę zmienić. Halo, kolego. Slot manager. Tutaj, slot manager, właśnie. Mam. Jak klikniecie tutaj na slot i przejedziecie na sam dół, to macie slot manager. Wewnątrz montażu musi. Teraz, mamy właśnie nasz menadżer slotów. I teraz, czym mogą być sloty? Sloty tak naprawdę to jest części ciała, na które będziecie chcieli rzucać montaż. Pierwszą, podstawową częścią ciała, na którą będziecie chcieli rzucać montaż, to jest po prostu body jako całe ciało. Potem czymś troszeczkę powiedzmy mniejszym może być lower body, które będzie należeć do... Jeżeli się nie mylę. Body. Zmieniają to coś. Ja już sam nawet nie wiem, co się dzieje. Ale w skrócie, dobra, to widocznie nie jest potrzebne. W sensie, bo w 4.25, jeżeli ktoś na przykład z was używa silnika starszego niż 4.25, ten menadżer będzie miał troszeczkę inny, bo zaszły zmiany pomiędzy 4.24 a 4.25, więc nie przestraszcie, że to wygląda inaczej. Działa dokładnie tak samo. Możecie tutaj właśnie stworzyć takie sloty pod animację. I teraz o co chodzi z tymi slotami? Przypisując
takiemu montażowi, na przykład ja mogę tutaj przypisać slot body, to będzie oznaczać, że ten montaż będziemy chcieli uruchamiać zawsze na całej naszej postaci, czyli jeżeli będzie odpalony ten montaż, to raczej nie chcemy żadnego innego montażu i on się z niczym innym będzie blendował. Ale możemy chcieć na przykład uruchomić na dolnej części ciała montaż w nazwie na przykład, nie wiem, zgięcie, a na górnej części strzał, czy właśnie atak. W tym przypadku głównie atak raczej byłby upper body, ale nie zagłębiamy się tak głęboko. Ja chcę tylko, żebyście wiedzieli, które są przeznaczone do tego, żeby umożliwić wam odpalanie montaży na konkretnej części ciała, a resztę zostawić, powiedzmy, wolno. Teraz o co tutaj chodzi dalej? Ponieważ tutaj przypisaliśmy body, ale w tym momencie, kiedy uruchomię grę, jakby to nic nie zmieniło. Ponieważ ja tak w tej chwili montaż, że on należy do grupy body. Teraz właśnie musimy się wrócić do animation blueprint. Musimy wejść do najwyższej wieży, w jakiej byliśmy wcześniej, czyli AnimGraph. Kiedy mamy tutaj naszą lokomocję, musimy jej powiedzieć, że po drodze istnieje coś takiego jak slot. Będziecie mieli jedyną rzecz dostępną, slota taka, która to jest slot, default slot. Każdy z was będzie miał to samo, w sensie tu nie będzie tych nazw, które ja tam wpisywałem, będzie tylko default slot. To klikamy. Podłączamy z lewej, podłączamy z prawej. Kiedy klikniemy na tego noda, tutaj możemy właśnie wybrać, który slot on ma. To jak mówię, tutaj AnimGraph jest troszeczkę bardziej skomplikowaną częścią, dlatego tutaj głęboko nie wejdę, ale możecie tutaj właśnie zrobić potem bardziej skomplikowaną logikę, że na przykład Locomotion State Machine przechodzi tylko przez górną część ciała, właśnie na przykład przez slot górny, zmienia jakieś tam kości, blenduje się z Locomotion Machine od dolnej części ciała, które ma kompletnie inne animacje, przechodzi przez slot od dolnej części ciała, blenduje się z czymś innym i dopiero wtedy mamy końcówkę. Nic z tego nie będzie dzisiaj pokazane, bo to są o wiele bardziej zaawansowane rzeczy niż potrzebujecie. Chyba że w tej chwili chcecie już zrobić tak bardzo skomplikowaną grę, wtedy odsyłam do jakiegoś. Ale jeżeli chcecie odpalać jakikolwiek montaż, to najlepiej jest stworzyć po prostu slota body lub nawet możecie nic nie tworzyć, wstawić default slot, podpiąć tutaj takiego slota jak default slot. Musicie pamiętać, że każdy slot, który będziecie chcieli mieć w animacji obsługiwany, musi się znaleźć w tym miejscu. Tutaj nie będzie, dany montaż nigdy nie przejdzie dalej ścieżki, ponieważ... Teraz, jak to działa? No, stąd mamy informację, że na przykład w momencie, gdy ja się poruszam, ma być animacja chodzenia. Ta animacja chodzenia wchodzi sobie w takiego slota. Ten slot dostał informację gdzieś z zewnątrz, ponieważ wszelkie takie informacje przychodzą z zewnątrz, że w tej chwili powinien trwać montaż właśnie na przykład ataku. Wtedy jakby cała ta animacja walka traci na znaczeniu i przechodzi animacja ataku. Ale jeżeli nie trwa jednak żaden montaż, wtedy animacja chodzenia dalej i ona jest... To jest tak z praktycznego punktu. Na pewno bardziej teoretycznie dowiecie się z dokumentacji. Przeczytać. Teraz w momencie, w którym ja odpalę od nowa grę, klikam lewy, mamy atak. Nawet jak się poruszam, klikam lewy, mamy atak. Oczywiście postać się nie zatrzyma, ponieważ w tej chwili nie mamy logiki za tym stojącej żadnej. Najprostszą rzecz, jaką moglibyśmy zrobić, na przykład gdyby was interesowało coś takiego, to jest na czas wspomnienia ataku. Możemy chociażby na przykład zabrać input, disable input, taki node, który zabiera wam właśnie przyjmowanie jakikolwiek input przez postać. Pokazujemy jej kontroler. Teraz w momencie, gdy ja... O, teraz nie mogę nic zrobić, bo kliknąłem raz i jakby zabrało mi input. To działa, w sensie jeszcze raz... Idę, klikam lewy, wstajemy, ja już nic więcej nie mogę zrobić, ale już jakby też nic nie mogę dalej po animacji. Dzięki temu, że mamy właśnie montaże, mamy dostęp do takich super tutaj przejść. To są super, ponieważ umożliwiają wam właśnie bardzo proste implementowanie logiki związanej z animacjami. Teraz wyłączyliśmy, ale na koniec tego montażu chcielibyśmy z powrotem ten input uruchomić. Zrobimy enable input.
zaczynający od onComplete. Ponieważ onComplete uruchamia się w momencie, gdy cały montaż doszedł do końca. Odpalamy, deklikam. Kończy się animacja, idę z powrotem. Klikam. Już macie w sumie system walki zaimplementowany, powiedzmy, jeżeli chodzi o tak naprawdę. Dodajcie kilka animacji, dodajcie kilka dźwięku, macie już coś, co możecie pokazać kolegom i przynajmniej nie będzie. Bardzo prosty sposób, dosłownie kilkoma kliknięciami, gdzie super rzeczy ogarnięte. Teraz, co tutaj już powiedzmy, kolejne off-top, co macie kolejne rzeczy tutaj wam udostępnia PlayMontage. Macie on blend out, to jest moment, w którym montaż się skończył i blenduje się do poprzedniej animacji, do tej, która przychodzi akurat w tym przypadku z animacji, czy z jakiegokolwiek innego miejsca was to nie interesuje. I ten blend się skończył, wtedy odpala się właśnie to. Macie on interrupt, gdyby na przykład w trakcie odpalania montażu możecie go przerwać. Ponieważ na przykład uruchomiliście montaż od ataku, a w tym momencie oberwaliście, więc chcecie go przerwać. To jest właśnie takie miejsce, które się uruchomi, kolejna ścieżka. Macie on notify begin, mając taki montaż, tak jak mówiłem, on też ma tracka. Możecie w takim tracku, tutaj już trzeba to troszeczkę inaczej zrobić. To jest właśnie, trzeba użyć montaż notify. To jest ważna rzecz, o której będziecie bardzo często zapominać. I ja zapominam w tej chwili w pracy. To jest to, że gdy będziecie w takim play montażu i chcecie on notify begin, on notify end, on reaguje tylko i wyłącznie na rzeczy z tego. W sensie tylko i wyłącznie ten jeden note. On nie reaguje na nic tutaj innego, reaguje tylko na montaż notify. I tutaj możecie mu nadać nazwę. Teraz jeżeli ja tu nadam mu nazwę play, ja w ten sposób tutaj mogę rozpoznać, że mogę sobie zrobić branch'a i sprawdzić tego notify name'a, czy on się równa play. To jest niestety jedyne wyjście jakby, no oczywiście możecie potem mami pójść, switch'am i tak dalej, ale to jest jedyna forma, żeby móc jakoś logicznie dowiedzieć się, który notify się rozpoznał, jeżeli was interesuje, który, bo możecie mieć tylko jeden notify i wtedy was wali, jaki to. Ale właśnie macie taką możliwość, że on się zaczyna, on się kończy i zrobić coś w takim momencie. Czyli na przykład w tym miejscu ja bym mógł właśnie na przykład zadaj damage i zamiast robić logikę od zadaj damage wewnątrz tam, którego widzieliście, może być po prostu ta logika w postaci. Żeby wam to pokazać, żeby nie był jakiś słowny, będzie drukować się hello, jeżeli ten, w sensie jeżeli tego faja, klikam, widzicie, wyświetla się hello. Klikam, w którymś momencie tej sekwencji wyświetla się hello. I aż doszło właśnie do tego. Proste, kolejny banał, który widzicie, dosłownie kilkoma ciągnąć i... Okej. Mówiłem o trackach, mówiłem, że możecie tutaj... Tak naprawdę w sumie przeszedłem przez wszystko, co chciałem wam powiedzieć z takich bazowych rzeczy. Na tej lekcji nawet zmieściliśmy się praktycznie w idealnie w godzinie. Jednocześnie, ponieważ animacje w Unrealu oferują wam bardzo dużo możliwości. Przejście przez to wszystko, nawet na przestrzeni 5 minut. Chcę wam po prostu opowiedzieć o rzeczach, które mogą was zainteresować, które czytać więcej na necie, dalej, które powinniście według mnie sprawdzić w zależności od gry, którą będziecie robić. Pierwszą taką rzeczą, którą byście chcieli sprawdzić, jeżeli robicie na przykład strzelankę, zwłaszcza TPP strzelankę, jest aim offset. Aim offset, jeżeli stworzę sobie offset, jest bardzo podobny do blenda, właśnie mniejszymi częściami, nawet dawał, że wiem dokładnie, czy się różni, nigdy tego nie czego to jest. To jest używane do postaci, w sensie dla przykładu wam to mówię. Macie postać TPP, którą tak jak tutaj, widzicie od tyłu. Teraz wyobraźcie sobie, że patrzycie się wprost, postać stoi wprost, klikacie prawy, wasza postać zaczyna celowanie, czyli wyciąga ręce z karabinem i mierzy w jakąś stronę. Trzymając cały czas prawy, spojrzycie się do góry, będziecie chcieli, aby wasza postać podniosła ręce do góry oraz głowę. Zrobicie kamerę w dół, będziecie chcieli, żeby wasza postać zrobiła ręce w dół, głowę w dół, ale nogi nadal się nie zmieniły. Nie chcecie, żeby cała postać się obracała i odniosła w powietrzu, tylko część animacji. Właśnie do czegoś takiego używacie aim offsetu, gdzie możecie sobie mieć animację spojrzenia w górę, animację spojrzenia,
animacja spojrzenia w lewo, animacja w prawo będzie wam podobnie jak z Blend Space'em blendować właśnie od prawo. Potem w Animation Blueprintie możecie to łatwo zrobić. Odpowiedni input, czyli właśnie w którą stronę się patrzycie. Jest od tego dosłownie 10-minutowy poradnik na YouTube. Łatwo to zrobić, jeżeli wpiszecie I'm offset, który wam powie, jak coś takiego podobać. Jeżeli planujecie robić grę TPP, coś takiego wam się przyda. Kolejną rzeczą jest tutaj coś takiego jak Burst Kinematic. To jest kolejna rzecz, którą nie będę udawał, że wiem dokładnie, jak to działa, więc w teorii wam. Ale jest to używane dla przykładu. Gdybyście mieli właśnie na przykład. Wejdziecie na takie schody. W idealnych grach, czy też po prostu w tych lepszych grach AA, na pewno byście tutaj zobaczyli to, że przednie nogi i stan ustawiają się idealnie na schodach. Tylnie nogi ustawiają się na schodach. Nie wisząc ani jedna w wnętrzu, ani jedna wewnątrz tych schodów. Schodnie się ustawia. To jest coś takiego zwanego właśnie IK, czyli IK w skrócie. Kinematic. To jest właśnie do modyfikowania animacji w biegu. Jesteście w stanie co klatkę przy pomocy obliczeń matematycznych przekształcać animację, którą macie, czyli właśnie na przykład idle, wobec otoczenia, które nas z naszego otoczenia. Czyli właśnie co klatkę możecie zmierzyć, że na przykład pod tą stopą znajduje się schodek i chcemy ustawić miejsce tej nóżki idealnie na schodku. Samo pod się schodek i w miejscu schodka. Po prostu tam jest czysta matematyka. W sensu, że my... Bo tam jest więcej myślenia i obliczeń i tak naprawdę. Jeżeli sobie pooglądacie jakieś odpowiednie serie na necie. Jest używane właśnie przede wszystkim przy poruszaniu się. Jest używane też przy atakach. Jeżeli na przykład chcielibyście, podejdziecie tak blisko ściany. Tak. Zaczyna się atak. Nie chcemy, żeby nasze nogi weszły w ścianę, tylko na przykład uderzyły o tą ścianę i się zatrzymały. Wtedy możecie łatwo wykryć, że w ogóle uderzyły o tą ścianę i się zatrzymały. Wtedy wykonać na przykład jakąś inną animację, że się odbiły, nie doprowadzić do tego, żeby przeszły przez te ściany. W ten sposób wszystko używamy. Jeżeli kiedykolwiek będę miał tutaj doświadczenia w serii, ale no, tak jak mówię, z tego dużo poradzę. Na necie. Co my mamy następnie się przydać? Site szczerze mówiąc nigdy nie używałem. Się może... Czyli już powinien się poczytać, ale to przez 3 lata mojego doświadczenia z... widziałem nawet używane raczej w niewielkiej ilości przypadków. Nie, w sensie inaczej. Na chwilę obecną nie mam pojęcia, co mogę ciekawego powiedzieć. Więc możemy zacząć część pytań waszych. W sensie, jeżeli był fragment, w którym za szybko, źle powiedziałem, źle wytłumaczyłem, za słabo wytłumaczyłem, to jest ten moment, żeby się pytać lub coś nowego, żeby... Mówiłeś, że można przerywać animację, nie? W jaki sposób? Będąc w blueprincie, możecie dokładnie samo przeciągnąć. Ponieważ tak naprawdę wszystko, co będzie związane z animacjami, będziecie robić poprzez zmienną tego skeleta. Jeżeli tutaj zrobicie sobie stop, zastępuje wam, no ile się nie mylę, zastopuje animację. Natomiast jeżeli bez niczego wpiszecie sobie, masz stop anim. Teraz tutaj musicie podać, jaki montaż ma się zakończyć. O ile się nie mylę, jeżeli nie podacie żadnego, to zakończą się wszystkie. Ale to byście musieli prze... Teraz mogę to zrobić, czy pomogę. Czy tam wam... Jeżeli teraz wybiorę... No tak, prawy nie zadziała, ponieważ mamy wyłączony... Lewy klik. Przerywacie montaż, przy czym, jeżeli dobrze spojrzycie, nadal jest blend. Też musicie brać pod uwagę. Nie jest natychmiast.
widzicie, jest ustawiony blend o montażu, ile się nie mylę, to jest ta brana. Jeżeli byście właśnie weszli, wszedli, będziecie mieli po lewej kolejne właśnie liczby, które zmieniają blendy związane z montażem. Właśnie jest blend in, czyli czas, w jakim się z animacji obecnej, w jakiej się znajduje skeletal mesh, do tego montażu. To musicie mieć bardzo z tyłu głowy, powiedzmy, kiedy robicie różne rzeczy. Jeżeli wasz montaż trwałby sekundę, to 1/4 sekundy już tracicie na wejście do tego montażu. Potem jeszcze 1/4 sekundy tracicie na wyjście z tego montażu. To jest bardzo ważne, ponieważ no, tak naprawdę pełnej sekwencji macie wtedy. Musicie na to zwracać uwagę. Może się okazać, że to za duża liczba. Teraz nie jestem pewien, czy to weźmie tą liczbę. Przetestuję blend out. Animacja od razu przeskakuje na poprzedniej, ponieważ blend out 0 sekund, czyli mamy nie zobaczyć żadnego przejścia. Ale równie dobrze mogę mieć sekundę. Wtedy, w momencie, gdy ja zastopuję, tak naprawdę on i tak się skończył, ponieważ sekunda jeszcze trwa, zanim wyjdzie z tego stanu. Dlatego właśnie te wartości są super i jeśli będziecie się z tym bawić. To jest na przykład bardzo szybkie przejście, ale przynajmniej, tak jak widzieliście, 0,25 tak naprawdę przyjemniejsze. Zgodnie z badaniami ode mnie z pracy jeszcze poprzedniej, to było chyba na użytkownikach iOS-a, no ale stawiam, że ludzkie oko nie jest. Najlepsze animacje, jeżeli chodzi właśnie o przejście animacji, długość animacji w UI-kach i tak dalej, 0,3 sekundy. 0,3 sekundy to jest ponad taka najprzyjemniejsza liczba, jeżeli chodzi o to, żeby zauważyć, że coś się stało, jednocześnie nie wydało was, że to jest. Obstawiam, że tutaj te liczby podobne w przypadku takich animacji. Tam to było wtedy odnośnie UI-ki, więc tutaj ta liczba może się troszeczkę różnić, ale 0,3 to jest zawsze coś, pod co możecie. Czyli w ten sposób możecie zastopować, który obecnie trwa. Kolejne pytanie. Okej, okay, mówiłeś o tym aim offsetie i mówiłeś o blend space'ie. Dla mnie to brzmi bardzo podobnie. Czym to się różni? Tak jak mówiłem, w sensie nie używałem nigdy aim offsetu, więc jestem w stanie ci odpowiedzieć na to. Tylko że Unreal ma przygotowane jakieś dodatkowe aim offset, w sensie, że on prowadzi dodatkowe obliczenia gdzieś z tyłu. Ale tak naprawdę w tej chwili to są moje domysły. Musielibyście poczekać. Bo nigdy nie miałem potrzeby w żadnej grze, którą tworzyłem aim offset, więc po prostu nigdy tego nie robię. Jeżeli jedno. Prawdopodobnie jesteście w stanie dokładnie ten sam efekt uzyskać przy pomocy. Znaczy, jeżeli wyjdzie. Mamy właśnie aim offset, jeżeli. Jak widzicie, już na przykład są wartości. Na przykład właśnie tam można przekazać, prawdopodobnie. Się też mamy dwie zmienne, które możemy dodać, ale jest alfa, którego nie ma w silnie. No i alfa to jest właśnie siła tego, czyli na przykład dodatkowy warunek, na podstawie którego tej. Na pewno o wiele więcej się dowiecie, jeżeli. Eksperymentowanie to przez sposób. Co to jest zbyt dużo opcji, żeby być w stanie wam opowiedzieć o wszystkich waszych możliwościach, ponieważ każdy z was wie i każdemu co. W sumie czy. Ponieważ jak się. O, tak. Jeżeli tutaj spojrzycie na tą opcję, ona znika w trakcie. Jeszcze w ogóle tutaj ktoś zepsuł sprawę, że ta liczba się nie zeruje. Jesteście w stanie właśnie na przykład dodawać w animacjach, czy też. To, że coś się dzieje w materiałach.
jesteście w stanie, jeżeli tworzyliście już jakieś materiały, materiały mogą mieć coś jak parametry, czyli coś, co przychodzi z zewnątrz, na przykład właśnie z kodu, z sekwencji, i zmienia stan tego materiału. Dokładnie w ten sposób cała ta animacja znikania, w sensie to, że w pewnym momencie po prostu zmienia się alfa na kolorze, jakaś wartość, parametr. Widzicie też tutaj krzywę. Też tak, można zrobić krzywę samemu, na których też można polegać właśnie, bo takie krzywe można sczytywać potem jakimś parametrem, sobie się bawić. Oraz takie krzywe mogą przyjść z programów graficznych, które, czyli na przykład już bardziej skomplikowane, ale chcielibyście, żeby w trakcie którejś animacji czasem na przykład zmieniała się jakaś kość, tak latała se góra, dół czy cokolwiek innego i na podstawie jakiejś krzywej. Możecie wtedy taką krzywą odczytać w blueprincie, na jej podstawie zmienić kości i tak dalej. Więc jakby krzywy to jest kolejna rzecz, która można pracować, zwłaszcza jeśli po stronie. W sumie o krzywych przypomniała się kolejna rzecz, którą chcecie w animacji zrobić. Teraz mam nadzieję, że ja tutaj nazwę. Jeżeli sobie piszecie... OK. Macie takiego noda jak Transform Bone. To też jest, powiedzmy, bardziej zaawansowane, ale być może się przyda. To jest właśnie jedno z tych miejsc, w których możecie w czasie rzeczywistym modyfikować kości. Możecie modyfikować pozycję kości, rotację kości, skalę kości. Tutaj, powiedzmy, te ustawienia są troszeczkę bardziej skomplikowane. Zaznaczacie, co chcecie zmienić. Na przykład chcecie podać jako parametr rotację, jesteście w stanie w trakcie takiej animacji przy pomocy jakiegoś parametru liczonego też z zewnątrz modyfikować kość. Dlaczego to się może wam przydać? Na przykład do tego, że stojąc tutaj sobie w miejscu, możecie chcieć na przykład losowo obracać głową tego pająka. Troszeczkę w prawo, troszeczkę. To już może być zrobione. Obracając odpowiednią kość, która tam się znajduje na niej. To jest taki przykład. Ale tutaj, jak mówię, to już jest bardziej. W sumie wolałbym jakieś takie pytania, które bardziej wam starcie. W sumie może zaprezentuję. Zrobiliśmy w tej chwili animation blueprint pająka, którym my możemy sterować i coś tutaj działa. Wcześniej sobie robiłem tak w ramach testów, zrobiłem właśnie malutkie AI, które za mną będzie. Nie będziemy bawić się w tej chwili w AI, to jest całkowicie off. Ja przypiszę temu AI właśnie tego pająka, który przed chwilą stworzyli. Ja nic więcej mu nie powiem. Ten pająk, gdy nas... To? No nieważne, w sensie, ale jak widzicie, on już jest zanimowany. Teraz gdyby on się poruszał, to właśnie miałby też również dalej wszystko zanimowane. Że przechodziłby w stan biegania, gdy się zatrzyma, znowu ma idla i tak. Czyli zrobiliśmy animation blueprint dla naszej postaci, którą wszystko pięknie działa i możecie to bez problemu zrobić pod AI, które będzie dokładnie tak samo żyć, oczywiście póki będzie przyjmować odpowiednie parametry. Już w sumie wiem, dlaczego się nie robi. Na przykład tutaj już by się to zepsuło, ponieważ na starcie takiego tika animacji ja sprawdzam, czy i właściciel jest third person charakter. Tam to się zatnie, ponieważ nasza postać nie jest third person. My mamy AI, które się nazywa test AI. W takim przypadku, na przykład, jeżeli nas interesuje tylko velocity, wiele logiczniejsze było sprawdzić tutaj, czy nasza postać po prostu jest nulem i z niej wziąć velocity, ponieważ tutaj spawna i tak masz. To będzie działać do samo jak się tu.
Też jest ważne, żebyście na przykład mieli wcześniej świadomość tego, w jakich miejscach będzie używana Intuition Loop, do kogo będzie używana akcja i jeżeli wiecie, że na przykład będzie AI oraz postać, które będą używać takich samych rzeczy, no to pewnie będzie wam potrzebny postać AI, żeby móc to tutaj testować. Samo prędkość nie jest trudna, możecie czytać czegokolwiek. Ale potem będziecie mieli na przykład stan niepocania, sprintu, czy jest run, coś takiego, no i wtedy się okaże, że potrzebujecie tego i w waszej postaci, i w AI. Wtedy lepiej mieć coś bazowego, gdzie będziecie mogli to wszystkie informacje i nie bawić się w jakieś na przykład, że jeżeli kastuje na postać jest ok, to szczytujemy, jeżeli nie uda się kast na postać, to kastujemy na AI, wtedy szczytujemy z AI, no da wam to dużo problemów, nie ma sensu. Musicie też troszeczkę do przodu przemyśleć, ale jeżeli to są wasze pierwsze projekty, to nie myślcie zbyt dużo, więcej czasu. Zastanawianie się nad architekturą. Słucham. Ok, bo jeżeli nie będzie więcej pytań, no to na tym zakończę. Ktoś nic. Tak, koniec.